Gerard Piast znów tego dokonał, wygrał przy Łazienkowskiej z Legią i znów Gerard Badia zdobył zwycięskiego gola dla swojej drużyny. Jakie to jest uczucie? No, kurde, bardzo zadowolony jestem. Bardzo, bardzo, bo nie był łatwy mecz. Graliśmy z jeden zawodnik więcej, prawie cały mecz. Ale no to Legia, dobrych zawodników mają. Dla nas naprawdę to ważne spotkanie. Chcieliśmy wracać do Gliwic z 3 punkty. Wracamy z 3 punkty, bardzo zadowolony. I ja personalnie no też, bo już trzeci gol tutaj na ten stadion. I nie mam słowy, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. Gerard Badia ma patent na Legię Warszawa? Ja myślę, że nie wiem, czy mam patent, czy nie, ale wszyscy zawodników, jak jesteś profesjonalny, chcesz grać taki mecze. Fajny stadion, dużo kibiców. Nie wiem, czujesz się naprawdę piłkarz tutaj. I przed mecz zawsze są taki, boli troszkę brzuch, bo emocje są. I nie wiem, jak kiedy jestem na wojsku w takim mecie, od pierwszego sekundka do kiedy trener mnie zmienia, no to naprawdę każda minuta, nie wiem, dzieje jak to był mój ostatni mecz w karierze. To była olbrzymia dawka emocji, zwłaszcza na początku, kiedy zyskaliście przewagę jednego zawodnika, a chwilę później tracicie gola. Ciężko było opanować tę sytuację? Tak, początek był bardzo trudny dla nas, bo zaczynasz, jak powiedziałem, 11 zawodnik, my, oni 10. Zaczynaliśmy rozmawiać, że dobra, musimy być przerliwi, musimy trzymać piłkę, zmieniać stronę, do jedna strona, do drugiej strony, przerliwi, że oni muszą biegać. I nagle jeden mały błąd, nasz rzut rośnie i to się skończy w bramkę. No i musisz zaczynać z minus jeden. No. I musisz walczyć o 3 punkty, ale dobrze, że strzeliliśmy ten bramka Jorge strzelił przed przerwą, bo dla nas to naprawdę dał duża energia. I ostatnie 20 minut, pierwsza połowa, już Piast naprawdę dominował w tego meczu, bo nie chcę mówić, że jest łatwy grać z jeden więcej, ale jak robisz dobrze, no to przeciwnik musi biegać dużo i zmęczysz. W którym momencie tego meczu zdaliście sobie sprawę, że nie wypuścicie tego wyniku? Czy nie mieliście takiej pewności? Nie był takiej pewności, bo ja naprawdę byłem na ławkę ostatnie 15 minut i to był najdłuższe 15 minut w lidze, bo ja myślałem, że kurde, remisujemy tego meczu. Oni naprawdę zaczynali nas presować, rzucić tak piłkę, dośrodkować. Tam są dobre zawodników, które potrafią driblować, uderzać. Ale my mamy Fero. Naprawdę jest taki Fero, Uroż i Czerwo dla nas. Są taki, jak to się nazywa, ubezpieczenia? Zabezpieczenie, polisa na życie. Tak, dokładnie. I dobrze, że wygraliśmy naprawdę. To ostatnie takie pytanie. Komu chciałbyś zadedykować tę bramkę? Czy to był prezent chociażby dla Franciszka Plaha, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny? No, ta bramka, sorry Frank, sorry Fero, ale to jest dla mojej żony, moje dwie córki, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. I powiedziałem przed meczem, no, jak dzwoniłem do żony, powiedziałem, że byłem zadowolony. Ona pytała, czemu jesteś tak zadowolony? Powiedziałem, bo gram od początek. I ona mi mówił, dzisiaj będziesz strzelał. No i to będzie dla rodziny. Kobieta się nie myli, dzięki ci bardzo. Dziękuję.